Co siedzi w głowie finansisty? Można by powiedzieć, jak mój znajomy, a co mnie to obchodzi? Nie jestem finansistą, jestem sprzedawcą, handlowcem, marketingowcem, informatykiem, a nie finansistą. I tak mój znajomy mówił do czasu, aż dyrektor finansowy został u niego prezesem. I wtedy on przyszedł do mnie i mówi: Ten znajomy, nie ten prezes, mówi: Słuchaj, ale jak ja mam z tym prezesem rozmawiać? No to posłuchaj. Szukamy mądrości. Oczywiście w najlepszej książce o zarządzaniu. Czyli w Małym Księciu. Czwarta planeta należała do bankiera, który w chwili przybycia małego księcia tak był zajęty, że nawet nie podniósł głowy. Dzień dobry, powiedział mały książę. Pański papieros zgasł.

501 milionów no, sam już nie wiem czego tak ciężko pracowałem. Jestem człowiekiem poważnym. Tak, nie robię niedorzeczności. Nie bawię się głupstwami 2 i 5. 501 milionów czego? Powtórzył mały książę, który nigdy nie porzucał raz postawionego pytania. Bankier podniósł głowę. Przez 54 lata. Odkąd mieszkam na tej planecie? Trzy razy zakłócono mi spokój. Pierwszy raz przed 22 laty zjawił się nie wiadomo skąd chrabąszcz. Tak strasznie hałasował, że zrobiłem cztery błędy w dodawaniu. Drugi raz, 11 lat temu, miałem atak reumatyzmu, nie uprawiałem gimnastyki, no, nie mam czasu na włóczęgę, jestem człowiekiem poważnym. Tak, trzeci raz to w tej chwili powiedziałem więc. Pięćset jeden milionów... Milionów czego? Bankier zrozumiał, że niełatwo będzie pozbyć się gościa. Milionów tych małych rzeczy, które się widzi na niebie. Muszek? Ależ nie. Małych, błyszczących rzeczy. Pszczółek? Ależ nie. Małych, złotych błyskotek, o których marzą leniuchy. Lecz ja jestem człowiekiem poważnym. Tak. Nie mam czasu na marzenia. Aha! Gwiazd. Tak jest. Gwiazd. I cóż ty robisz z 500 milionami gwiazd? 501 milionów 622 731. Jestem poważny, jestem dokładny. I cóż ty robisz z tymi gwiazdami? Co ja z nimi robię? No tak. No nic. Posiadam je. Posiadasz gwiazdy? Tak. Już widziałem króla, który królowie nie posiadają. Oni panują. To zupełnie co innego. A co ci daje posiadanie gwiazd? Bogactwo. A cóż ci z tego, że jesteś bogaty? No, mogę kupować inne gwiazdy, o ile ktoś je znajdzie. A ten człowiek, powiedział sobie mały książę, rozumuje jak mój pijak. Pomimo tego pytał dalej. A w jaki sposób można posiadać gwiazdy? A czyjeż one są? Odburknął bankier. No, nie wiem, niczyje. Wobec tego są moje, ponieważ pierwszy o tym pomyślałem. Czy to wystarcza? Oczywiście. Jeśli znajdziesz diament, który jest niczyj, należy on do ciebie. Jeśli odkryjesz wyspę, która nie należy do nikogo, jest twoja. Jeśli zrobisz wynalazek i opatentujesz go, jest twój. Ja mam gwiazdy, ponieważ nikt przede mną nie pomyślał o tym, żeby je zagarnąć. To prawda. Rzekł mały książę: A co robisz z nimi? Zarządzam, liczę je i przeliczam powiedział bankier. To bardzo trudne, lecz jestem człowiekiem poważnym. Mały książę nie był jeszcze zadowolony. Jeśli mam szal, to mogę owinąć nim szyję i zabrać ze sobą. Jeśli mam kwiat, mogę go zerwać i zabrać ze sobą. Ty nie możesz zrywać gwiazd. Nie, lecz mogę je umieścić w banku. Co to znaczy? A to znaczy, że ilość mych gwiazd zapisuję na kawałku papieru, następnie zamykam ten papier na klucz w szufladzie. I to wszystko? To wystarczy! A to zabawne, pomyślał mały książę. To poetyczne, ale, ale to nie jest zbyt poważne. Mały książę miał zupełnie inne pojęcie o życiach poważnych, niż mają dorośli. Ja, dorzucił jeszcze, posiadam kwiat, który podlewam codziennie. Posiadam trzy wulkany, które przeczyszczam co tydzień. Przeczyszczam także wulkan wygasły, bo nigdy nic nie wiadomo. Jestem pożyteczny dla wulkanów, które posiadam, dla kwiatu, który jest mój. Jaką korzyść mają z ciebie gwiazdy? Bankier otworzył usta, lecz nie znalazł odpowiedzi, więc mały książę ruszył w dalszą drogę. Dorośli są jednak nadzwyczajni. Powiedział sobie po prostu, Podczas dalszej podróży. No i jak mówić do finansisty? Co ma w głowie bankier, księgowy, dyrektor finansowy czy prezes mojego znajomego, który był wcześniej finansistą? No, człowiek od cyfr ma w głowie cyfry. W związku z tym, co doradziłem mojemu znajomemu, jak rozmawiać ze swoim prezesem, omów do niego cyframi. To znaczy, szefie, mam wspaniały pomysł organizatorski. Powiedz mu: Mam wspaniały pomysł, który pozwoli nam w ciągu roku zaoszczędzić 5% kosztów produkcji, co wyraża się w złotówkach kwotą. Podajesz kwotę, bo, szefie, potrzebujemy zdobyć nowy certyfikat i dzięki temu wartość naszych pracowników wzrośnie o kwotę. Bo. Mam taki pomysł, żebyśmy zmieni system, zmienili system zmianowy i dzięki temu zarobimy kwotę X. To jest uniwersalny język, który zrozumie bankier z mojego księcia, ale który też zrozumie szef mojego kolegi. Także, moi drodzy, osoba bankiera jest, mi się wydaje, osobą bliską nam wszystkim. Tym wszystkim z nas, którzy znają. Osoby bankierów. Niekoniecznie tych bankierów, którzy siedzą w bankach i którzy obsługują nasze konta bankowe, ale osoby, które są przywiązane do pieniędzy, do liczenia pieniędzy, do opisywania świata językiem pieniądza. Można powiedzieć, w biznesie pieniądz jest jedyną obiektywną miarą sytuacji, jest zdrową miarą, jest tym wspólnym mianownikiem. Natomiast często, gęsto, gdy po prezesie, który był wcześniej marketingowcem albo handlowcem, przychodzi prezes, który był wcześniej finansistą, Następuje w firmie jakieś naprężenie. Ponieważ, o ile prezes, marketingowiec rozwijał firmę przez nowe pomysły, przez kreatywność, tyle zwykle prezes, który był finansistą, rozwija firmę przez Excela, przez oszczędności, przez cięcie kosztów, przez liczenie. Ja nie wiem, czy jedna droga jest lepsza, czy druga jest gorsza, ale jeżeli zdarzyło Ci się, tak jak małemu księciu, spotkać bankiera i to nie tylko na planecie czwartej. Tylko w firmie Twojej jedynej, to pamiętaj, że skutecznie się dogadasz ze swoim szefem, finansistą, mówiąc językiem pieniądza.